Witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale YouTube. W dzisiejszym odcinku standardowo analiza Bitcoina oraz ETH. Wyznaczymy sobie potencjalne strefy zakupowe oraz sprzedażowe oraz przeanalizujemy ostatnie strefy z poprzedniego filmu, czyli z piątku, jak one się zrealizowały, ponieważ wyznaczyłem dla Was strefy na spadki na Bitcoinie, na ETH oraz na AP. Także zobaczymy, co się wydarzyło od piątku, przejdźmy sobie do analizy, mieliśmy tutaj w tym momencie tutaj dywergencję z H4, jednak ona została wybita, bardzo ładnie tutaj zebrali kasę na bitcoinie z tych oto szczytów wybili również te szczyty, gdzie było bardzo dużo stop lossów z shortów jednak tutaj mamy jeszcze ten wyższy szczyt, gdzie jest również dużo stop lossów do wybicia i myślę, że w późniejszym czasie to zbiorą Wyznaczyłem dla Was strefę. Jeżeli ta strefa 21.500 nie, nie wytrzyma, no to następną strefą będzie okolice 25 000, 22 500, tak? Gdzie była tam EMA 200 i bardzo ładnie ona zareagowała. Także bardzo ładnie ten, ten short został zrealizowany. Dopiero wybicie 2200 20 będzie oznaczać dla nas zmianę trendu lokalną na trend spadkowy. Jeżeli wybijemy ten niższy dołek, jeżeli wybijemy ten niższy dołek, to dla mnie kolejną strefą na spadki będzie ten, ten box tutaj. Zaraz go sobie przyciągniemy i to będzie właśnie ta strefa tutaj. Ok, i dla mnie to będzie ta strefa pierwsza, tak. Spadkowa, która trzyma cenę przed dalszymi spadkami. I co do strefy. Kolejne strefy na wzrosty, przepraszam na spadki, no to już 25 tysięcy. Także zobaczymy, co się wydarzy na tym bitcoinie. Co do strefy na wzrosty, to myślę, że właśnie to 19700. Tutaj ten imbalans bardzo ładny i tutaj, tutaj ta cena trzyma nas przed dalszymi spadkami, tak? Ponieważ jeżeli, nie, jeżeli odbijemy od tej strefy tej linii trendu, no to tutaj możemy zobaczyć wzrosty. Jeżeli ta strefa puści, no to powinniśmy zobaczyć właśnie to, te okolice 18700, nawet 17600 zobaczymy co się wydarzy w tamtych rejonach. Także tak to wygląda na Bitcoinie oraz ETH zaraz sobie sprawdzimy. Tak? Wyznaczyłem dla Was te strefę na spadki ze strategii Smart Money, czyli strategii mojej głównej, którą używam. Mam jeszcze kilka tam strategii, ale to bardziej są strategie, które używam do sprawdzenia stref, tak? Mam ich naprawdę dużo, tych strategii, wskaźników mam naprawdę dużo, także niektóre wejścia są naprawdę dobre. Tutaj strefy wyznaczyłem na spadki, bardzo ładnie odbiliśmy od tego poziomu. Mi przy weekendzie oddałem to właśnie 1205, tak, oddałem TP1. I wieczorem, bodajże w piątek, poszli właśnie po moje BE. Po moje, wybili mnie w BE i zeszli, jak widzicie, dalej. Nie miałem dostępu do komputera przez 3 dni piątek, sobota, niedziela więc nie miałem jak obserwować tego, tego ETH. Ale dało mi tam ponad 1 do 1,5, także bardzo ładny zysk, zaksięgowałem. Także co do strefy na wzrost, no to ta strefa trzyma nas przed dalszymi spadkami. Jeżeli spadniemy niżej, to będziemy zobaczyć, co się wydarzy. Zobaczymy co się wydarzy, ponieważ mamy tutaj kanał spadkowy, tak. Także zobaczymy, co się wydarzy na ETH. Jeżeli wybiją tutaj dołem, no to zobaczymy dalsze spadki. Jeżeli nie, no to będziemy się właśnie poruszać w tym oto kanale. Co do kolejnej strefy na spadki, no to kolejną strefą na spadki jest strefa tutaj ta czerwona, tak? To jest M200. Myślę, że tutaj możemy odbić, no i również ta strefa tutaj dalej trzyma nas spadkowo, ale pamiętajcie, że tutaj w tym momencie, już Wam pokażę tutaj ten szczyt, wyżej jest bardzo dużo dolarów do zebrania, bardzo dużo stop do zebrania jest, jest tutaj double top, tak, no i zobaczymy, co się wydarzy na tym ETH. Ja myślę, że właśnie wybijemy tą, tą kasę, zbierzemy, no i odbijemy się od M200, czyli tego, tej czerwonej strefy. Także zobaczymy, co się wydarzy. Jeżeli będzie jakaś dywergencja spadkowa, no to rozegram to pod, to pod strategię z dywergencji, którą posiadam. I tak to wygląda na Bitcoinie oraz ETH. Strefy macie czarno na białym, tak? Przejdźmy sobie teraz do AP. AP wyznaczyłem wam strefę na spadki w poprzednim filmie że jest to st duża strefa y, trzymająca na spadki y, ta tutaj, y, ta czy linie y, to była również y, dewergencja. mówiłem, że jeżeli, jeżeli wybijemy te wyższe szczyty, no to pojawi nam się dewergencja spadkowa i można to brać na shorta kto, y, kto właśnie zdążył wziąć tą, tą strefkę bo bardzo ładnie to AP można było zebrać nawet jakieś 1 do jednego. jeżeli ta, ta linia trendu pęknie tak na AP no to zobaczymy w bardzo szybkim tempie tą strefę na wzrosty także ten short da nam bardzo dużo z przejściem w longa i myślę że nawet tutaj tą strefę zieloną można brać również na spota także tak to wygląda jeszcze dla was taki smaczek Quantum również przebija linię trendu już zamkną się poniżej, jeżeli Bitcoin pozwoli za jakąś godzinkę, czyli o 15.30 no to zobaczymy tą dużą strefę na wzrosty, także tak to wygląda na Quantum również, także macie tutaj fajne coiny do rozegrania na futuresy, nie przesadzajcie z MM, rozsądnie grajcie. Również pamiętajcie, że wszystko, co widzicie na tym filmie, to nie jest żadna porada inwestycyjna, tylko moje prywatne zdanie na temat tego, co się dzieje na właśnie na Bitcoinie, ETH, na Quantum, na AP, to jest wszystko moje zdanie i pokazuję Wam i dzielę się tym, co się nauczyłem przez ostatnie e, lata, tak. E, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję, pomoże mi to w rozwoju mojego kanału, za co bardzo dziękuję. E, myślę, że w najbliższym czasie te filmiki będą te odcinki będą coraz częściej, ponieważ zrobiło mi się coraz więcej większego czasu, wolnego czasu, także będę Wam wrzucał jakieś analizy na YouTube'a, a Wy obserwujcie mnie, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Także tak to wygląda na Bitcoinie oraz ETH. Widzimy się za dwa dni, czyli w środę. Także dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!